Witam wszystkich. Dzisiejszy tytuł wykładu to Sekretna sztuka modlitwy. Ten, kto nauczył się, jak należy się modlić, ten pojął największy sekret pozwalający wieść pełne i szczęśliwe życie. Powiedziano wam w Biblii, że jego uczniowie poprosili go: Panie, naucz nas się modlić. I on dał im modlitwę, ale to nie była nauka dotycząca tego, jak człowiek ma się modlić. Dlatego w innym fragmencie powiedziano nam, że on przedstawił im to w formie przypowieści, że powinni się zawsze modlić i nie ustawać. To była historia o pewnym sędzi, który ani Boga się nie bał, ani z ludźmi się nie liczył. W jego mieście była pewna wdowa i ona nękała go prośbami, by pomógł jej w sporze z jej przeciwnikiem. I chociaż on wpierw nie reagował na jej prośby, to potem pomyślał sobie: tak naprzykrza mi się ta wdowa, że chociaż Boga się nie boję i o ludzi nie dbam, to wstawię się za nią, by przestała mnie niepokoić. Widzicie, z przypowieścią jest jak ze snem. A każdy sen ma w sobie pojedynczy strumień prawdy. Gdy więc czytacie tą historię, to widzicie potrzebę nieustawania w modlitwie, zanim zostanie to przez was opanowane. A gdy to opanujecie, to najbardziej skuteczną modlitwą świata jest dzięki ci, Ojcze. To najbardziej efektywna modlitwa po tym, jak to opanujecie. Ale zanim to nastąpi, to została wam dana tamta technika, nieustępowanie, które jest niczym sztuka. To praktykuje się jak jakąkolwiek inną sztukę na świecie. Wpierw musicie odnaleźć dobrą metodę i spróbować znaleźć najlepszy sposób. Gdy to znajdziecie, to wymaga się od was codziennej praktyki, właśnie tak jak przy jakiejkolwiek innej sztuce. Gdy nie będziecie się w tym trenować, to zaczniecie rdzewieć. Dlatego odnajdźcie wpierw dobrą metodę, a później ćwiczcie się w tym. Po praktyce uświadomicie sobie, że będzie stawało się to proste, że będzie to automatyczne i że jest to po prostu tym podziękowaniem. Dzięki ci, Ojcze, bo to najskuteczniejsza modlitwa, która jest przedstawiona w 11 rozdziale Ewangelii Jana. Wtedy dziękuję on swemu Ojcu. Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że zawsze mnie słuchasz. I napisano tam o czymś, co było martwe i odeszło z tego świata, ale nic nie jest martwe, jeśli wiecie, jak się modlić. Nic. Nieważne, co by to nie miało być. Nawet ci, których już nie ma z wami, nie możecie ich dotknąć, nie możecie ich ujrzeć swymi śmiertelnymi oczami, to jeśli wiecie, jak należy dziękować, będziecie mogli wyjść z tego mrocznego ciała ku światu światłości i tam napotkać ich. Możecie. Mówię wam jako ten, kto zna to doświadczenie. Dlatego też ten, kto nauczył się, jak należy się modlić, ten poznał najwspanialszy sekret pozwalający wieść pełne i szczęśliwe życie. Dzisiaj skupimy się na technice modlitwy i pokażę wam, jak to działa. Wszyscy prorocy, modląc się, zwracali się w stronę Jeruzalem. Każda nazwa w piśmie ma swoje symboliczne znaczenie. A czym jest Jeruzalem? Pierwszy raz pojawia się ono w 33 rozdziale Księgi Rodzaju. Wtedy to Jakub wkroczył do Sachem, miasta w ziemi Kanan, i wzniósł tam ołtarz i nazwał go imieniem El, Bóg Izraela. To słowo pierwszy raz pojawiło się w 33 rozdziale Księgi Rodzaju. I każdy prorok zwracał się w stronę Jeruzalem, bo sam ten wyraz dosłownie znaczy kierować się, prawdziwe wskazywanie, a ja wskazuję prawdziwie dłonią, Jod. Potem przychodzi imię, co oznacza tu być zabezpieczonym przez umysł, ciało lub przez majątek. I ja wskazuję to zabezpieczenie i potem osiągam to. I w Księdze Daniela powiedziano, że on przy otwartym oknie kierował się w stronę Jeruzalem. W muzułmańskim świecie oni zawsze zwracają się w stronę tego, co nazywają Mekką. Ale tutaj wy kierujecie się w stronę Jeruzalem. A teraz powiem wam, że Jeruzalem jest w was. Bo cała ta sztuka rozgrywa się w człowieku. To nie dotyczy czegoś, co miało się zdarzyć gdzieś, kiedyś na zewnątrz. Nie robię pokłonów, zwracając się gdzieś w przestrzeń na wschód. Po prostu wewnętrznie nastrajam się mentalnie. A teraz, jak ja to robię? Posłuchajcie uważnie. To jest prosta technika, ale wymaga to z waszej strony praktyki, aby opanować to. Jednak jest to proste. Gdy mam jakieś pragnienie, coś, co teraz jest moim pragnieniem, to ja wiem dokładnie, czego chcę. Wskazuję dokładnie na to coś. To jest moje pragnienie. Wskazuję na to i jest to wskazywanie ku prawdzie. Myślę o tym, gdy pragnę tego. Ale teraz muszę przekształcić to z myślenia o tym na myślenie stamtąd.
Stoję tutaj i wszystkie drzwi stoją przede mną otworem, jeśli kroczę ze swoją wyobraźnią jak ze swoim towarzyszem, bo moja wyobraźnia prawdziwie stanowi dla mnie towarzystwo. Mówię o swojej wyobraźni, aż wreszcie wiem, że ja jestem tym, co poprzednio nazywałem swoją wyobraźnią. Ale na początku człowiek wciąż mówi o swojej wyobraźni. To wszystko to twoja wyobraźnia, to wszystko jest tym i tak dalej. Ja mógłbym powiedzieć, to tak jak moja ręka. Możesz amputować mi dłoń, ale nie możesz pozbawić mnie wyobraźni. Możesz odciąć mi nogi, ręce. To wszystko to są części ciała, ale nie możesz odłączyć ode mnie mojej wyobraźni, bo nie możesz ustawić się na mnie. To jest wieczne ja. Ale teraz należy poddać to praktyce. Bo mogę powiedzieć, że wszystkie drzwi otwarte są dla tego, kto kroczy w towarzystwie swojej wyobraźni. I pokażę wam, co to znaczy. Mogę stojąc tu pragnąć być gdzieś indziej. Powiedzmy, że będzie to Nowy Jork. Jednakże czas może na to nie pozwalać. Może finanse, może moje zobowiązania, ale ja pragnę udać się do Nowego Jorku. I stojąc tu mogę ośmielić się zakładać, że ja jestem teraz tam, w Nowym Jorku. I ten akt wyobrażania jest wyjściem z tego mrocznego ciała. Ja zakładam, że ja jestem w Nowym Jorku i pomyślę o tych w Nowym Jorku, o tych, których znam i których kocham i gdzie oni by byli. Tu, na tej ulicy, na tych wzgórzach, czy oddaleni ode mnie 3000 mil. Bo jeśli ja jestem w Nowym Jorku, to każdy, o kim myślę, że tu się znajduje, będzie relatywnie do mnie, tam, gdzie ja zakładam, że ja jestem. To moja próba. I czy powiedzie mi się naprawdę w wykonaniu ruchu w stronę Nowego Jorku? Bo słowo modlitwa znaczy dosłownie ruch w stronę, wstępowanie ku, w bliskości czegoś. Te definicje możecie znaleźć w biblijnym skorowidzu. I to poruszanie się jest skierowaniem się w stronę czegoś, to po pierwsze. Potem jest wstępowanie ku temu albo bycie w bliskości tego. I ja jestem w Nowym Jorku. A gdzie w Nowym Jorku mógłbym się umieścić, by dowieść, że tam jestem i stamtąd prowadzić swoje myślenie o świecie. Ja to znam, to stanowi część mojego świata. Mam tutaj wielu wspaniałych przyjaciół i na północ stąd również, i na południe, na południowy wschód, w Londynie. I ujrzałbym ich wszystkich tak, jakbym patrzył na nich, będąc w Nowym Jorku. Bo jeśli jestem w Nowym Jorku, wtedy cóż, tak bym patrzył na wszystko na tym świecie. I pozwólcie mi zawierzyć całkowicie tej istocie, która wykonała ten ruch. A kto to zrobił? Cóż, ja to zrobiłem w wyobraźni. A powiem wam, że człowiek w całości jest wyobraźnią i Bóg jest człowiekiem i istnieje w nas, a my w Nim. Wieczne ciało człowieka jest wyobraźnią i jest to sam Bóg. Dlatego ja mogę przywołać to w stronę czegokolwiek. Nie tylko jako ruchu w przestrzeni, ale jako działania związanego ze wszystkim, czego pragnę na tym świecie. Dla siebie czy dla kogoś innego. Nie musimy tego ograniczać do samych siebie. Bo ja mam córkę, syna, żonę, przyjaciół, więc mogę dostosować to do ich pragnień. Jeśli usłyszałbym teraz, że oni mówią mi, że oni mają to, czego chcieli, to jak ja bym się poczuł? Jak widziałbym ich, gdybym wykonał ten ruch z miejsca, gdzie oni pragną czegoś, do miejsca, gdzie mówią mi, że już to mają? Bo to jest ruchem. Wszystko jest oparte na ruchu. Pierwszy akt stwarzania zapisany w Biblii polega na ruchu. Duch Boży poruszał się nad powierzchnią wód. Wszystko opiera się na ruchu. Mój przyjaciel, który jest tu dziś z nami, miał pewną wizję, w której się pojawiłem i on spytał mnie wtedy, czy ja czegoś się nauczyłem? I odparłem, tak, nauczyłeś się tego, jak się poruszać. Jesteś tu od 2 lat w konflikcie. Cóż, te 2 nie znaczy okresu 12 miesięcy, tylko chodzi o rodzaj konfliktu. 2 polega na konflikcie z przeciwieństwami, z podziałem. Więc w trakcie tego stanu nauczyłeś się, jak się poruszać. A potem wszystko przekształciło się w jego oku umysłu. I to, co było posterunkiem i stanowiło konflikt, wojnę, strzelaniny, coś strasznego, zmieniło się w zamek. I został on poprowadzony łaskawie, bezpiecznie do tego zamku i zajął swą kwaterę. Swój wieczny dom. On nauczył się tego, jak się poruszać. Modlitwa jest ruchem w danym kierunku. Jest to nauka tego, jak należy się poruszać. I ja stojąc tu mogę poruszyć się w stronę czegokolwiek w moim świecie. Mogę poruszyć się względem zmiany mojego stanu kąta. To jest ruch. Jakakolwiek zmiana jest ruchem. Nie widzę zmiany, która nie dotyczyłaby jakiegoś ruchu. Zmieniam to i to jest ruchem.
Poruszam się stąd dotąd, to jest ruch. Idę do domu, to jest ruch. I ja zmieniam swą pozycję w stosunku do tego, gdzie byłem wcześniej. I to wszystko polega na opanowaniu tej techniki poruszania się, pierwszego aktu stwarzania z pisma. Potem, jak on się poruszył, to uniósł się z głębin. Technika modlitwy jest opanowaniem tego wewnętrznego ruchu, tego jak się poruszyć. I gdybym tylko mógł tej nocy wykonać ruch stąd, gdzie ja jestem i widzę pewne rzeczy w moim świecie, także chciałbym to zmienić, do tego miejsca, które zajmowałbym, gdyby ta zmiana już zaszła. Jakbym na to patrzył, gdyby to już się zmieniło? Ja całkowicie poruszam się w stronę zmiany względem innych w moim świecie, ponieważ wszystko w moim świecie jest wypchnięte mną. Dlatego jeśli jakiekolwiek ubolewania docierają do mnie, to nie mogę tego zignorować, bo to ja jestem, cały ten świat. Gdy człowiek schodzi w ten świat, ze świata światła i naprawdę ogranicza się i warunkuje względem tego ciała, to redukuje się ledwie do iskry z całej tej swej nieskończonej światłości. Potem przypomina sobie, że musi się w tym trenować, dopóty tu jest. Pamięta ten nieskończony świat światłości, ale jest tutaj. A w czasie, gdy tu jest, widzi wszystko, co wykluwa się w nim, ponieważ w świecie światła wszystko zawarte było w nim samym. Jak on może patrzeć na to i słyszeć to, będąc całkowicie odciętym i widzieć to jako coś innego od siebie samego, gdy wie to, że w tamtym świecie wszystko znajdowało się w nim. I teraz opanowuje tą technikę, zwaną w piśmie modlitwą, to, co jest sztuką ruchu. I to dotyczy psychologicznego ruchu. Wszystko związane jest z poruszaniem się. Z tym, jak mam poruszyć się stąd, gdzie ja jestem teraz, do rozwiązania tego, co mnie teraz zajmuje. Dzisiejszego poranka zadzwoniła do mnie przyjaciółka z Nowego Jorku. Usłyszałem telefon, ale odebrała moja żona. To była godzina 2 rano, więc u niej musiało być po 5. I ona była mocno wzburzona. Miała spotkanie tamtej nocy i była zmartwiona i przestraszona tym, co miało z tego wyniknąć. Moja żona starała się wyjaśnić, że ona najlepiej ze wszystkich ludzi powinna orientować się w tym, jak to wszystko powstaje, ale gdy jesteście tak poruszeni, to zwracacie się do kogoś, w kim pokładacie swą wiarę i dzwonicie do tej osoby, prosząc o pomoc. Ale wszystko, co moja żona mogła wtedy zrobić, to powiedzieć mi o 2 w nocy, bym ujrzał ją opowiadającą zupełnie inną historię. Dlatego przeszedłem z jednego stanu do drugiego i słuchałem tej samej pani, ale mówiącej mi o tym, że jej problem został już rozwiązany. W zeszłym tygodniu, w sobotę, po południu, odwiedził mnie nasz przyjaciel Benny, który jest tu dziś. Opowiedział mi on cudowną historię. O tym, że ujrzał niesamowitą rzecz w swym śnie. To był krajobraz, niczym z romantycznej sceny w jakimś ogrodzie, w miejscu, gdzie spotykają się kochankowie. I on zobaczył mnie stojącego i patrzącego z jakiejś siatki, jakiejś ramki. I podszedł do mnie i zaczął mówić mi o swoich pragnieniach, o wszystkim, czego pragnie. I ja poradziłem mu, nie pragnij tego, żyj tym. Potem przebudził się, spisał to i przeniósł do mnie. Cóż, i to jest to, co chciałbym przekazać każdemu. Pragnienie to myślenie o czymś. Życie tym to myślenie z tego czegoś. Nie pragnijcie, żyjcie tym. Czy ja kładę się spać, pożądając czegoś? Nie, idę spać, żyjąc tym. Zasypiajcie tak, jakbyście już byli tym człowiekiem, jakim wcześniej jedynie pragnęliście być, tak jakby to już była prawda. A ja mogę powiedzieć wam z własnego doświadczenia o tym, że założenie, chociaż fałszywe, jeśli będziemy się przy nim upierać, utwardzi się, stając się faktem. Dlatego na początku, kiedy się uczymy, to konieczna jest nieustępliwość. On opowiedział nam historię o człowieku, który przyszedł do kogoś w nocy mówiąc: przybył do mnie przyjaciel, czy mógłbyś użyczyć mi 3 bochenków chleba? I tamten człowiek powiedział, że jest już za późno, że jego dzieci już śpią i wraz z żoną są w łóżku, że nie może teraz zejść i dać mu tego. Ale przez wzgląd na upór tamtego zszedł i dał mu to, czego ten ktoś od niego chciał. I takie natręctwo w najwspanialszy sposób, jako samo słowo, można by przełożyć na zwrot: wyniosła zuchwałość. Tak można o tym
opowiedzieć, jak o powtarzaniu. On powtarzał i powtarzał tą swoją prośbę w sposób, powiedziałbym, wyniośle zuchwały. On wracał i wracał i nie przyjmował odmowy. To jedna z przypowieści, którą nam dał. On nie przyjmował słowa nie. I tamta wdowa też. Ona nie zgadzała się na słowo nie. Te przypowieści mają nam zilustrować to, czym jest modlitwa. Dlatego tu nie chodzi o formuły słowne. Może ta modlitwa pańska została nam dana celowo, jako coś do przemyślenia. I może im bardziej nad tym się zastanawiacie, tym bardziej skłonni jesteście wierzyć w to, że tak naprawdę jesteśmy jednością. Bo to zaczyna się od zwrotu Ojcze nasz. I skoro to jest nasz Ojciec, to znaczy, że my jesteśmy braćmi. Mając wspólnego Ojca, musimy być braćmi i siostrami. I to niezależnie od rasy, niezależnie od narodowości i wszystkiego innego. Jeśli ja mówię Ojcze nasz, to należymy do wspólnego braterstwa. To powinno przyjść człowiekowi na myśl, że mając wspólnego Ojca, naprawdę jesteśmy jednością. I ostatecznie my mamy być Ojcem i my będziemy o tym wiedzieć, ale w międzyczasie On daje nam technikę ukazaną w formie przypowieści. My jesteśmy tym przychodzącym i proszącym o zmianę w życiu, proszącym o wyższe zarobki, proszącym o to i o tamto. I cóż, to może nie zadziałać już jutro. Może nie następnego dnia, może nie w następnym miesiącu, ale On mówił nam o naleganiu i że takie natręctwo opłaci się i że modlitwy zostaną wysłuchane, gdy człowiek będzie na to nalegał. A poddanie się następuje, gdy ktoś mówi: ja próbowałem i nie mogę sprawić, by nadeszło to w zgodny z tym sposób. Ale powiedzmy, że chcecie grać na pianinie. Cóż, idźcie i zacznijcie grać. Tylko znajdźcie dobrą metodę. I macie już tą metodę. I praktykowaliście przez dzień. I czy to znaczy, że możecie już dać koncert? I tak samo jest z modlitwą. Nauczcie się, jak to robić, a potem przeznaczcie na to czas każdego dnia. W czasach, gdy towarzyszył mi mój stary przyjaciel Abdullah, ja się w tym ćwiczyłem. Codziennie siadałem tam, w tym mieszkaniu w Nowym Jorku, gdzie mieszkaliśmy przez niemal 14 lat. Siadałem w salonie, także nie mogłem widzieć korytarza, gdzie znajdował się telefon. Ja, siedząc w fotelu, zakładałem, że siedzę tam przy telefonie. Zakładałem w swym oku umysłu, że siedząc tam, nie mogę ujrzeć swego salonu i siebie siedzącego tam. Widziałem to jedynie w swojej wyobraźni i powinienem myśleć: on jest tam w fotelu. I uznawałem, że siedzę przy telefonie, także nie mogę ujrzeć się w tym fotelu. A potem czułem, że jestem w tym fotelu i wracałem tam do miejsca przy telefonie. A potem z powrotem na fotel i próbowałem odczuwać zmianę wywołaną tym ruchem. I powiem wam, że jest to bardzo pomocne. Bawicie się przy tym, jakby tak było. A pewnego dnia stanie się coś takiego, że myśląc o czymś, nagle sam akt wyobrażania odłączy was od tego mrocznego ubioru i będziecie dokładnie tam, gdzie sobie to wyobraziliście. I będzie to tak prawdziwe, że zostaniecie ujrzeni przez kogoś, kto będzie tam. I naprawdę was zobaczą. Ja doświadczyłem tego, że wyobraziłem sobie gdzieś indziej siebie. I ktoś tam wtedy obecny zobaczył mnie. A potem przeraziło ich to, że nie było mnie tam fizycznie, a widzieli mnie jako coś, co było fizyczne. Widzicie, człowiek jest cały wyobraźnią i musi być tam, gdziekolwiek w wyobraźni jest. Więc jeśli ja pójdę i przygotuję to miejsce, to potem wrócę i przejdę mostem zdarzeń, który powiedzie mnie do miejsca, w którym już się umieściłem. Ja wprowadzam siebie tam, a potem odbijam się i wracam tu. Ale ja się tam udałem, dotarłem, a teraz wracam tu i trwam w pewności, że nieznanym mi sposobem istota, która może wszystko i zna wszystko, powiedzie mnie fizycznie przez most wydarzeń do tego miejsca, gdzie siebie uprzednio umieściłem, w wyobraźni. Możecie ustawić się w wyobraźni jako dowolna osoba i mieszkać w tym stanie tak, jakby to była prawda. I nawet jeśli wasz rozum zaprzecza temu i zmysły nie zgadzają się na to, to mieszkajcie w tym stanie i zasypiajcie tak, jakby to było prawdą. To jest sztuka modlitwy. Bo to nie chodzi o jakieś cyrki, że musicie gdzieś przyjść i usiąść, a potem klęczeć na kolanach i patrzycie na swoje ubranie i myślicie, że chyba się pobrudziliście, więc czyścicie to od razu, bo nie chcecie, by wasz strój był przecież brudny.
Tak ludzie modlą się w kościołach. Wchodzą i pierwsze co robią, to klękają i coś tam bełkoczą. Wiecie, o co mi chodzi. Bądźmy szczerzy, chodzą do kościoła, bo wiedzą, że tak powinno się robić. I padają na kolana. Albo robią ukłon, bełkoczą coś i potem podnoszą się i sądzą, że zrobili to, co do nich należało. Ale to nie ma nic wspólnego z tym prawdziwym, bajecznym światem. Kilka lat temu moja żona miała cudowną wizję. Znajdowała się w Gaju, niesamowitym miejscu pełnym niebiańskich drzew, gdzie przejrzysta ścieżka prowadziła do odległego ołtarza. Byli tam jacyś ludzie i weszły też dwie panie, jedna obok drugiej. Jedna niosła ze sobą książkę Doktryna wiary i przebaczenie grzechów według judaizmu. Ona podeszła do ołtarza i zaczęła czytać. I tamta druga kobieta miała książkę zatytułowaną Doktryna wiary i przebaczenie grzechów według chrześcijaństwa. Pozornie to była ta sama książka, ta sama objętość, ale tytuł był inny. I ona również podeszła i zaczęła z niej czytać. I do tej chwili moja żona zawsze myślała, że znacznie ciężej jest być Żydem, aniżeli chrześcijaninem. I nagle ona zrozumiała, że o wiele ciężej jest jednak być chrześcijaninem niż Żydem, bo wszystko to miało sens psychologiczny. Nie chodziło kompletnie o to, co miało być robione zewnętrznie. Wszystko to opiera się na tym, co człowiek robi od wewnątrz. Wtedy możemy sobie uświadomić, jak trudne jest to, by być chrześcijaninem. Browning rozpoczyna swój cudowny poemat Dzień Świąt Wielkanocy od słów: niezmiernie trudno jest być chrześcijaninem. Chesterton stwierdził, ideał chrześcijaństwa nie został sprawdzony i uznany za coś pożądanego. Przystano na to, że jest to trudne i pozostawiony niedoświadczywszy tego. A wszystko to z powodu, że nie mogę zrzucić na nikogo odpowiedzialności. Jeśli myślę, że jestem chrześcijaninem, nie mogę zwalać niczego na innych. Nie mogę winić nikogokolwiek z tego świata, bo u podstawy tego jest tak, że my jesteśmy tym samym. Otrzymuję jedynie potwierdzenie dotyczące tego, co robię wewnątrz siebie, że każdy, kto jest przyciągany do mnie, jedynie poświadcza o mojej aktywności mentalnej. Oni jedynie wskazują na to, jak postępuję z samym sobą, a tym samym z moim światem. Bowiem oni po prostu odzwierciedlają mnie. I prowadzenie życia w taki sposób to najtrudniejsza rzecz na tym świecie. Czyli masz na myśli, by akceptować to wyzwanie, że niezależnie od tego, co mi się przydarza, to ja sam to sobie zrobiłem? Nikt nie może się do mnie zbliżyć, o ile ja go nie wezwę? Tym jest chrześcijaństwo. Nie może do mnie przyjść nikt, kogo nie przyciągnąłby mój ojciec, który mnie posłał. Ale ja i mój ojciec jesteśmy tym samym. Czyli to ja sam go wezwałem, skoro ja i ojciec jesteśmy jednym. I ja przywołuję go tylko po to, by ukazał mi tą aktywność, która odbywa się we mnie. To, co ja sam robię. Tak nauczę się, jak mam się modlić. A gdy nauczę się tego i opanuję to, wtedy mogę zmieniać mój świat, naprawdę go zmieniać i dostosować do ideału, jakiego chciałbym doświadczać w tym świecie. I tak to powiedziałem do Benego. Nie pragnij, żyj tym. Przestań myśleć o tym i zacznij myśleć z tego, bo myślenie z pozycji spełnionego pragnienia oznacza jego realizację, a myślenie o tym, cóż, możecie tak myśleć wiecznie. Nigdy nie zrealizujecie tego, o czym myślicie. Wy jedynie realizujecie to, z czego myślicie. Dlatego wprowadźcie się w stan spełnionego pragnienia i myślcie z niego. Tym jest modlitwa. A drogą, jakiej nie zna nikt, jakiej świadome rozumowanie nie może poznać, to po prostu ukaże się w waszym świecie, stając się faktem. I tak to, jeśli wiecie, jak należy się modlić, możecie być kimkolwiek chcecie być. Wszystko bowiem jest możliwe dla tego, kto wierzy. Tutaj mamy do czynienia ze sztuką wierzenia. Tym samym, jak mam przekonać samego siebie? Bo to jest droga do samoprzekonywania. Jeśli pewnego dnia zrobicie to i wasz przyjaciel napisze potem do was: widziałem cię w moim domu i to stało się o konkretnej godzinie, zgodnie z czasem, w którym to zrobiliście, to mnie to dodało zapału, wiedząc, że naprawdę ja jestem cały wyobraźnią i ja tego dokonałem. Ludzie potwierdzają to w swych listach. Widziałam cię i podają dzień i godzinę, kiedy to się stało. Dlatego też ja wiem, że cały jestem wyobraźnią.
To nie jest po prostu poezja. Wiem, że Blake ujął to przepięknie, ponieważ poeci są prawdziwie natchnieni na tym świecie. W zasadzie cała Biblia, gdy jest rzeczywiście zrozumiana, to właśnie cała jest poezją. Doprawdy cały Stary Testament został napisany na zasadzie poezji, ale my jeszcze nie poznaliśmy na tyle tego starożytnego manuskryptu, by wydobyć z niego jego poprawną formę. Jednakże wszystko to jest poezją. To natchnione Słowo Boże. Oni nadawali słowom znaczenie znacznie szersze. I wy odkryjecie to właśnie w tym świetle. Bo leżałem w łóżku i wyobrażałem sobie siebie gdzieś indziej. W tamtym miejscu jest godzinna różnica czasu. I powiedziałem o tym, co zrobiłem swojej żonie. A tamten ktoś, kto mnie tam widział, napisał do mnie, że mnie tam widział. Ja nie potrzebowałem jednak tego listu, by wiedzieć, że to zrobiłem. Poszedłem i powiedziałem jej od razu, co się wydarzyło. Dopiero potem przyszedł ten list od tego, komu starałem się ukazać. I czyż ja nie jestem cały wyobraźnią? Bo przez wyobrażeniowy akt opuściłem ciemną pieczarę swego ciała i pojawiłem się dokładnie tam, gdzie zakładałem, że ja jestem, i to stamtąd patrzyłem na świat. I wy jesteście dokładnie tym, co sobie wyobrażacie. Bo to właśnie jest Bóg. Bóg całkowicie jest wyobraźnią. I wy również całkowicie jesteście wyobraźnią. Dlatego też wy nie możecie umrzeć. Człowiek nie może wejść w wieczną śmierć, a zatem nie może umrzeć. A wyobraźnia to wasza nieśmiertelna jaźń. Ja tego dowiodłem. Wy wszędzie docieracie w tym niesamowitym, cudownym ciele i pewnego dnia dowiadujecie się, że wy jesteście głównym bohaterem Biblii, tym, kogo zwą Jezusem Chrystusem, tym, kogo zwą Panem, Bogiem, Jahwe, że wy jesteście tą istotą. I wy znaleźliście się tu celowo. I będąc tu przez wzgląd na ten fantastyczny cel, musicie nadal dokonywać opłaty wobec Cezara. Bo wy żyjecie w świecie Cezara i możecie krytykować naszych polityków od teraz do końca czasu, ale nie powstrzymacie ich przed podnoszeniem podatków. Możecie jedynie więcej zarabiać, bo oni będą was opodatkowywać i opodatkowywać, niezależnie od waszych protestów. A wszystko, co musicie zrobić, to nauczyć się sztuki modlitwy i zarabiać więcej. Przyszła mi na myśl ta historia o prezydencie Kennedym. Jego ojciec był milionerem i miał 9 dzieci. Wszystkie z nich mogły liczyć na milion, ale on narzekał, że jego dzieci wydają za dużo pieniędzy. I prezydent powiedział wtedy, jedynym rozwiązaniem jest to, że ojciec musi zarabiać jeszcze więcej. I sądzę, że było to wyborne. On zarobił 400 milionów i dając po milionie każdemu z dzieci zostało mu znacznie więcej niż mógłby wydać. A oni i tak przecież w końcu zdobędą to, więc czemu nie wydawać i nie cieszyć się tym? I oni wydawali masę pieniędzy, a on powiedział, ojciec musi zarabiać więcej, to jedyne rozwiązanie. Bo on uwarunkował nas, by wydawać i robić pieniądze. Nie aby je robić, ale by je wydawać. I oni żyli takim życiem, w którym mieli wszystko, co można było kupić za pieniądze. Dzisiejsze pokolenie nie wie już, jak to jest. Ja nie jestem przeciwko temu. Gdybym miał gdzieś miliard i zostawił to swojej żonie i dzieciom, to co z tego? A jeśli oni jutro już wydaliby to wszystko, to jakie to ma znaczenie? Ja pragnąłem, by oni poznali i zrozumieli tą cudowną sztukę modlitwy, aby nawet gdy to stracą, mogli to odbudować. A wiele osób traci coś i nie umie już tego zdobyć. Moja przyjaciółka powiedziała mi raz, że jej ojciec zwykł mówić tak. Jeśli masz dolara i musisz go wydać, to zrób to tak, jakby to był suchy liść, a ty posiadałabyś cały bezkresny las. Wydawajcie, jeśli to konieczne, robiąc tak, jakby to był po prostu suchy liść, a do was należałby bezkresny las. Dlatego jeśli wiecie, jak się modlić, to można wydać pieniądze, a potem dzięki modlitwie odtworzyć je. Cały ten świat jest powoływany do istnienia przez ludzkie wyobrażanie. Nauka dotycząca używania wyobraźni to największy sekret. I powiem wam to, co powiedziałem Benemu. Jeśli dziś nadal czegoś pragniecie, to przestańcie w tej chwili, a potem mieszkajcie tam, żyjcie tym. Jakby to było, gdyby to była prawda? Tak tym się żyje. Jakie to by było uczucie? Jak byście się czuli, będąc takim człowiekiem, jakim pragniecie być? Jak to by wtedy było? I w chwili, gdy uchwycicie ten nastrój, to żyjecie tym. Wówczas nie myślicie już jedynie o tym, ale myślicie z tego. I tym największym sekretem jest to, by myśleć z zamiast myśleć o. Widzicie, człowiek jest przymocowany do tego ciała. On zawsze jest w jakimś pomniejszym stanie i wie, ile ma na koncie.
wie to, wie tamto, wie jeszcze coś innego. I wszystko to jest myśleniem z danego stanu. Jest to niesamowita rzecz, ale teraz, wiedząc to, skąd pochodzą prawdziwe rzeczy, wtedy cóż, nauczcie się, jak wykonać ruch i potem myśleć z. Ponieważ myślenie z jest bardzo, bardzo realne. I teraz ja myślę z mojego obecnego świata. Wiem dokładnie, gdzie mieszkam, jaki mam stan konta, mam to, tamto i jeszcze coś innego i wiem, w jaki sposób myślenie z czyni to prawdziwym. I czy ja mogę przejść z tego stanu do innego, nadając mu tego samego rodzaju foremność i to samo poczucie rzeczywistości, jakie nadaje temu obecnemu? Tak, spróbuję. A jeśli to mi się powiedzie, to poznałem sekret. Odkryłem, jak zawsze pozostawać wolnym, niezależnie od tego, co dzieje się w moim świecie. I wy dziś weźcie to sobie do serca. Będąc w domu, żyjcie tak i praktykujcie to codziennie. Róbcie to dla siebie i dla siebie jako swego uzewnętrznienia nazywanego innymi imionami. Bo i tak zawsze robicie to dla samych siebie. Skoncentrujcie się na kimkolwiek i po prostu ćwiczcie się. Jako sztuka musi to być praktykowane codziennie, aż pewnego dnia dotrze do was to, że najbardziej efektywną modlitwą jest dzięki Ci, Ojcze. Ja czuję, że ta istota wewnątrz mnie jest mną, a jednak zwracam się do niej, jakbym był z kimś w związku miłosnym, w relacji ja, ty. Nie ma w tym nic dziwnego. Mogę mówić o tym ty i wiedzieć jednocześnie cały czas, że to wciąż ja jestem. Mogę być w tej relacji ja, ty, i z niej wypływać będą te słowa dzięki Ci, Ojcze. Bo jeśli ja pragnę czegoś teraz, to wychodzi to od Niego, bo On jest źródłem wszystkiego. Gdy przyjdzie czas, to dotrę do tego punktu, gdzie bez wysiłku mogę powiedzieć dzięki Ci, Ojcze. Mam odpowiedni nastrój. Dajesz mi pragnienie? Cóż, dzięki Ci za to, Ojcze. Zróbcie to tak, jakby to była prawda, a potem żyjcie tym, mając tą pewność, że On da mi to za pośrednictwem pragnienia i oczekując, że zaraz ucieleśni się to tak, jak napotykacie to w świecie materialnym. Dziś, gdy będziecie już w domu i jutro, i potem w następne dni, nie ustawajcie w praktykowaniu tego, próbujcie i powiem Wam, że to Was nie zawiedzie. Pozwólcie każdemu robić to, co chcą w swoim świecie. Macie kogoś, kogo mocno kochacie? I potem czytacie i słyszycie o nim jakieś niemiłe rzeczy? Zostawcie to. Co was to obchodzi? Jakie znaczenie ma to, co ktoś powiedział czy zrobił? Żadne. I powiem wam, że na końcu, skoro oni to zrobili, to wyście to zrobili. A to dlatego, że na końcu jest tylko Bóg. Nikt nie odegrał żadnej roli na tym świecie, której Bóg sam by nie odegrał, ponieważ nie ma nic poza Bogiem. I gdy ja słyszę tej nocy coś nieprzyjemnego o kimś, to mogę powiedzieć, że to moje dzieło. Albo zrobiłem to celowo, albo bezwolnie, ale ja to zrobiłem, ponieważ nie może być nikogo innego, jeśli ja jestem Nim. Dlatego nie zajmujcie się osądzaniem, krytykowaniem i robieniem wszystkich tych niefajnych rzeczy. Po prostu zostawcie ich. Macie pragnienia i chcecie żyć szlachetnie na tym świecie? Któż nie ma? Ja powiem wam, że znacznie przyjemniej jest być kimś życzliwym. Znacznie milej jest być kimś szczodrym. Znacznie cudownie jest kochać nieskończenie. Pięknie jest tak postępować w tym świecie. Życie jest wtedy lepsze. Kochajcie. Niech nikt nie wmawia wam, że ona czy on nie są tego warci. Zapomnijcie o tym. Dużo łatwiej jest żyć dobrodusznie, drogą miłości. A jeśli inni chcą kogoś potępiać, to niech to robią. Ale to wciąż jesteście wy sami. To jest ten aspekt was, którego jeszcze całkowicie nie przezwyciężyliście. Ale nie pogrążajcie się w tym obrazie. Praktykujcie nieustannie i znów od nowa, dlatego że na samym końcu, gdy kurtyna opadnie w trakcie tego cudownego przedstawienia, najważniejszy aktor wyłoni się z tego i my jesteśmy nim. My wszyscy gramy swoje role, odgrywamy je pięknie, ponieważ ten aktor, który sam przyobległ się w te formy, jest Bogiem. I to my jesteśmy tym najważniejszym aktorem.
Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne, które odbędzie się już w przyszłym tygodniu, w czwartek, 29 września o godzinie 19. Do zobaczenia!